Dzień dobry Państwu, tu Jacek Bartosiak. Chciałbym powiedzieć kilka słów o Play of Batu, o naszym zamierzeniu. Najpierw może kilka słów o sobie. Zajmuję się geostrategią, geopolityką, planowaniem strategicznym. Uczestniczyłem w rozlicznych grach strategicznych i wojennych w Fundacji Płaskiego, za granicą, w różnorakich miejscach geograficznych i dotyczących planowania zachodniego Pacyfiku i rywalizacji chińsko-amerykańskiej, ale też tutaj naszej części europejskiej i na polu rosyjskiego, na NATO i wschodnią flankę. Napisałem o tym książki, prowadzę portal Strategy and Future, także zajmuję się tym na co dzień. Planujemy z kolegami zrobić, bo nam już czas jest ku temu, zrobić grę, która będzie dla potencjalnie milionów odbiorców, grę, która odzwierciedli tę rywalizację geopolityczną, która będzie grą nowoczesną, która tym się będzie różnić przykładowo od II wojny światowej, jak się różni pole walki od tego, jakie było w czasie II wojny światowej. Czyli wojna wielodomenowa, rywalizacja wielodomenowa, cyberwojna, elementy kosmiczne, dyplomacja, technologia. To wszystko, co codziennie w grze o sumie zerowej determinuje los narodów, państw, mocarstw i ładu światowego i porządku. Dokładnie to, co się teraz dzieje na świecie. Gra będzie dotyczyła okresu 2008-2030. Będzie dotyczyła Europy, ale oczywiście sytuacja na świecie i mocarstwa też zewnętrzne, jak Stany Zjednoczone czy Chiny, będą miały znaczenie dla rozgrywki. Ona ma pokazać, czym jest nowoczesny konflikt, jak bardzo się zmienił od czasu II wojny światowej. Informacja w tej chwili stała się również orężem, gdy jej przerabianie, procesowanie stało się orężem. Samo kinetyczne pole walki też się zmieniło. Także uznaliśmy, że najwyższy czas, żeby zrobić taką grę. No i jestem tam odpowiedzialny w tym projekcie za właśnie koncepcję, jak ma wyglądać to pole walki, to pole rywalizacji. Mniej więcej powiem, że będzie wyglądało tak jak w moich książkach, więc ci, co je znają, mogą się spodziewać tego samego. Potrwa co najmniej 4 lata produkcja tej gry, przygotowanie, development. Mamy zamiar wejść wcześniej na giełdę. No, i cóż, no, za 4 lata premiera na Steamie, sprzedaż do wielomilionowej, miejmy nadzieję, grupy klientów gier typu Grand Strategy. No, grupa odbiorców, w którą celujemy, to na przykład odbiorcy gier Paradoksu. Także celujemy wysoko. Serdecznie zapraszam, Play of Battle i moje nazwisko Jacek Bartosiak. Pięknie dziękuję.